Siemaneczko kochani, witajcie na moim kanale, ja jestem Marta i dzisiaj kolejny film z serii Testowanie. Będziemy testować słodycze, przekąski i napoje. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. W kolejnych było dosyć dużo wyświetleń, więc widzę, że lubicie takie rzeczy. Więc teraz przejdźmy do testowania. A więc na samym początku chciałabym powiedzieć, że większość rzeczy, które zamówiłam, są ze strony Scrummy. Zawsze kupuję na tej samej stronie. Tam jest dużo bardzo produktów z różnych krajów. A więc zacznijmy może od czegoś, co nie jest z tej strony. Kupiłam to stacjonarnie w sklepie Piotr i Paweł. A że jest dzisiaj dosyć ciepło, to chętnie się czegoś napiję. Więc myślę, że będzie to odpowiedni napój. Rudicon, czy jakoś tak to się czyta. I jest to o smaku passion fruit. Marakuja, jak się nie mylę. Mam przygotowaną szklaneczkę. Zobaczymy, jaki to ma kolor, więc otwieram. I tak chciałam jeszcze powiedzieć, nie zwracajcie uwagi na moją buzię. Jestem bez makijażu, mam tylko zrobione brwi. Dzisiaj jest taki domowy filmik, ponieważ idę wieczorem do pracy i na razie nie chce mi się jakoś tam specjalnie szykować. Zapach jest bardzo fajny. Bardzo owocowym, ale nie do końca do określenia, więc naleję. Jest to takie żółciutkie, jak normalnie pomarańczowy soczek, więc spróbujmy. Dobre, ale bardzo słodkie. Co my tutaj mamy napisane? Gazowany napój owocowy z sokiem marakuji, czyli zgadłam. Bez sztucznych substancji słodzących. Odpowiedni dla wegetarian. O dziwo, jest bardzo słodki. Czuję tutaj tą marakuję. Jeszcze raz spróbuję. Ciężko opisać ten smak, ponieważ jak piję, to jest słodki. Po przełknięciu czuję taką lekką kwaskowatość, więc myślę, że jest dobry na takie ciepłe dni. Kosztował on mnie 3,69, tak jak mówiłam, w sklepach Piotr i Paweł. Teraz to się chyba jakoś inaczej nazywa, chociaż u mnie nadal się nazywa Piotr i Paweł, więc nie wiem, czy to zmieniło nazwę, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc nie był to drogi napój, teraz takie słodzone napoje są w takich cenach. Więc przejdźmy do kolejnej rzeczy. Może teraz spróbujmy coś, czego nie znam. Czyli oczywiście z tej strony, o której wspominałam. Jest to coś takiego. Wygląda to na takie małe cukierki, pianki. Wydaje mi się, że pianki, bo to jest bardzo lekkie. Czy mamy tutaj coś po polsku napisane? Nie mamy. Wiem tylko, że to jest winogronowe marshmallow, czyli jednak to jest pianka. Czyli jednak czegoś się dowiedzieliśmy. Kosztowało to 13 zł. Zaraz otwieram, tylko chciałabym jeszcze powiedzieć, że to jest w takich fajnych, małych papierkach w środku, więc super, na pewno nie zmarnuje się, bo nie lubię tak. Może wezmę nożyczki. Nie lubię tak otwierać, jak wiem, że to może mi je smakować i potem pójść gdzieś w przepadnięcie. Muszę szybko szukać kogoś, kto to zje. Otworzyłam nożyczkami, żeby nigdzie tutaj nie nasypić. Wyjmę jedno, odstawiam resztę i wygląda to w ten sposób. Jest to w takim małym opakowanku i wygląda na miękkie. Otwórzmy i powąchajmy. Jeszcze chciałam powiedzieć, że kosztowało to jakoś 13 zł. Teraz Wam nie powiem, bo oczywiście wyrzuciłam paragon standardowo. Nie pachnie niczym i jest takie mięciutkie, naprawdę takie fluffy. Spróbujmy. To ma drzemyk taki w środku. Powiem tak, pianka jest zwykła, śmietankowa taka jakaś. Nie ma za dużo smaku, nawet bym powiedziała, że wcale nie ma smaku. Ale ten drzemik ma i jest tak delikatnie, delikatnie naprawdę czuć to winogronku prawie wcale. Naprawdę, tak delikatnie, więc
No, takie średnie bym powiedziała. Oczywiście, standardowo, jak przy każdym filmie, zapomniałam wystawić oceny. A więc temu pićku wystawiam ocenę 8 na 10, ponieważ jest dobre. Kupiłabym je ponownie. A teraz te pianki, które niezbyt takie są smakowe. Nie wiem, no nie mają smaku po prostu. Bardzo mało trzeba się wczuć, żeby poczuć ten smak. Wystawiam im ocenę 4 na 10 ze względu na tą piankę, bo ja lubię marshmallow, lubię piankę. Ona jest bardzo mięciutka, bardzo taka fluffy, więc spoczko. Teraz może spróbujmy czegoś, co jest hitem ostatnio. Widzę dużo opinii na temat. Dom, dorodom, dorom, dorodom. Tak, lejsy o smaku KFC. Kurczakowe. Nawet mamy tutaj gościa z KFC, tego dziadeczka. Mają niby smakować jak nasze kurczaczki z KFC, więc otwórzmy, sprawdźmy to. Pachną ziemniakiem. Nic szczególnego. Kiedyś były właśnie takie lejsy kurczakowe. Już ich nie ma. Właśnie o takim zapachu. One kosztowały 11,99, ludzie. 11,99 za chipsy. Czy wy uwierzycie? I że ja za to tyle zapłaciłam, sama nie wierzę. I tutaj jest coś tam. Free KFC menu. Tu dwa w jednym. For one. Czyli pewnie chodzi o ziemniaka i kurczaka, czyli frytki i kurczak. Bardzo delikatnie czuć tego kurczaka, naprawdę, bardzo. Powiem wam, że dla mnie to trochę jakby. Kurczak z KFC kojarzy mi się z takim ostrym kurczakiem, bo te kurczaczki zawsze są ostre, najczęściej. Ta paniera jest ostra, więc kojarzy mi się to z taką ostrością, a tutaj nie ma ostrości. Bardziej czuję tutaj sól. Trochę jakby były solone, może z jakąś delikatną przyprawą kurczakową. Tak, jakaś delikatna przyprawa. Myślę, że zjadłabym je. Zjadłabym je, bo nie są ostre. Ja nie lubię ostrych chipsów. Ale nie skradły mojego serca. Wolę Cheetosy serowe. Tak szczerze powiedziawszy, od tych chipsów. No nie są złe. No kurczę, tak jak teraz myślę o ocenie, to myślę, że wystawiłabym im 5 na 10. Są takie. Są zjadliwe, ale nie ma szału. Niczym mnie nie zachwyciły. No po prostu jestem zawiedziona. Czekałam na te chipsy, naprawdę. Przykre. No cóż, lećmy dalej. Nie mam dzisiaj za dużo tych rzeczy. Może skoro już siedzimy w chipsach, to spróbujemy od razu innych chipsów, które mam. Kosztowało one 6,99 i są to chipsy w kształcie piłeczek, Cheetosy, serowe chyba. Więc od razu przejdźmy, sprawdźmy, jak one wyglądają, jak pachną, kurczę, kojarzą mi się z dzieciństwa, takie były, tylko że były w dużych paczkach i one były chyba jakieś bekonowe czy coś takiego, tak mi się kojarzą. I podobnie pachną bekonowe, czy ja. Spróbujmy. Wygląda to tak, taka kuleczka. Jednak są serowo. Smakują jak ser z szynką. Tak smakują. I są dobre. Na pewno są lepsze od tych KFC, naprawdę. To jest mój smak, bo on jest bardzo intensywny. Tak jak mówiłam, kosztowały 6,99, tylko że tutaj jest tylko 60 gram. Bo skojarzyły mi się z tymi chipsami z dzieciństwa, tyle że tamte były bardziej takie jakby napompowane, że były większe te kuleczki i miały bardziej większe przestrzenie w środku. A te są bardziej zbite, twarde, takie chrupkie. Więc jak najbardziej jestem na tak przy tych chipsach i bardzo mi smakują. Wystawię im spokojnie 9 na 10. Nie są one idealne, żeby były 10 na 10, ale są super. Naprawdę serdecznie Wam polecam. Chciałabym powiedzieć, że jeśli podobają Wam się takie filmy, to serdecznie zapraszam Was na dół, żeby wcisnąć przycisk subskrypcji. Jest on teraz czerwony, ale jeśli go wciśniecie, będzie szary.
Jeśli Wam się podoba ten film, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Serdecznie poczytam Wasze opinie na temat tych produktów, jeśli je jedliście. Zostawcie oczywiście jakiś komentarz, ja chętnie Wam odpiszę, zawsze jestem dostępna, aktywna na YouTubie, cały czas wszystko śledzę, zawsze mam go przy sobie. No a teraz przejdźmy dalej. No to myślę, że po tych wszystkich chipsach czas coś popić. Ja tutaj mam... Tararam! Chupa Chups! Jest to Chupa Chups o smaku truskawkowo-śmietankowym. Czyli czy to będzie mleko? Czyli coś, czego ja nie mogę? Zobaczymy. Otwieram. Czy to jest gazowane? Napój gazowany? Truskawka, śmietana, gazowana? No nieważne, coś mi leciało w głowie. Ładnie pachnie, ładnie pachnie. No naprawdę. Ładnie pachnie, sprawdźmy kolor. Ja jestem przerażona, boję się tego, boję się tego, boję się tego, boję się. No, on jest biały. On jest taki biały, mętny. No pachnie naprawdę, cudownie, naprawdę. Czuję śmietankę i czuję truskawkę. No, no normalnie co napisali, to zrobili. No normalnie truskawka, śmietanka, bardzo dobry. Ale czy to zawiera mleko? Nie chcę potem skończyć koncentrat mleka, fermentowanego mleko, odtłuszczone mleko w proszku. Nie wiem, czy te wszystkie mleka, które tu są, różne odtłuszczone, różne w proszku, różne serwatki w proszku, mleko, bla bla bla. Nie wiem, czy to nie spowoduje problemów u mnie, ponieważ mam problemy z laktozą, więc boję się takich rzeczy, ale to mi wydaje mi się, że nie powinno. Kolor jest trochę przerażający, ale smak jest fantastyczny, no naprawdę. Serdecznie Wam polecam, musicie to spróbować. Ja jeszcze raz sobie tutaj łyknę. I te wszystkie pootwierane rzeczy. Przyjdzie mój mąż i je zje. Zawsze to tak wygląda. I ten napój. Nie wiem ile kosztował, wiem ile kosztuje w Polsce. W Polsce kosztuje 6,99, mi to mąż przywiózł z Niemiec, więc... Nie wiem ile tam kosztował, pewnie około euro coś, więc myślę, że to nie jest duże jak za taki napój, taki raz do jakiegoś, raz od czasu można sobie tak wziąć, wypić taki coś innego, fajnie, fajnie, coś pozmienia smaki. No ale tak, żeby cały czas topić, to na pewno nie, bo jest za słodkie. No i została nam ostatnia rzecz, myślę, że jest ona najciekawsza i jest to fruit jelly. Oczywiście, Marta musiała kupić coś znowu Jelly Jelly. Więc jak mam już nożyczki, to od razu otwieram. Kosztowało to około 13,99 na tej stronie. Już nie pamiętam, czy tam 12,99 czy 13,99. I w środku znajdują się takie torebki z takim czymś. I tutaj nawet jest instrukcja otworzyć, wsadzić do buzi i wycisnąć. Więc oczywiście my to zrobimy. I jest to o smaku winogronowym, bo winogrono jest najlepsze. I już widzę, jak żelka wychodzi, patrzcie. Dobre, dobre, ale to jest takie właśnie... Prawdziwe japońskie winogrono, takie jak ja lubię, takie intensywne. Dobre, jest tam jeszcze trochę soku w środku, dosyć jest ich dużo w tym opakowaniu, zaraz Wam powiem ile. Tutaj jest 2, 4, 6, 7, 8 sztuk, bo jedną zjadłam. Dobre, czy ja wystawiłam ocenę napojowi? Nie wiem, czy wystawiłam ocenę napojowi, ale ten napój dla mnie jest 6 na 10. A wracając do tych żelek, jelly fruitsów, myślę, że lepsze by były one zmrożone z lodówki. I ja sobie je wrzucę do lodówki. Na pewno znajdziecie na moim TikToku jakiś filmik z tymi oczywiście jelly fruitsami. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to na dole w opisie znajdziecie link. Myślę, że spoko, naprawdę. Mają smak,
Czyli sticky bardziej mi smakowało, bo były bardziej owocowe, mniej sztuczne. Te są bardziej sztuczne, ale są dobre. I na pewno jeszcze parę ich zjem, więc spoko. Wystawię im ocenę 8 na 10. Myślę, że można by było zrobić je lepiej, ale są dobre. Więc to wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film, do zostawienia łapeczki w górę. Serdecznie zapraszam Was również na mojego Instagrama. Tam często wrzucam filmy, zdjęcia z różnych miejsc, w których jestem, z różnych rzeczy, które jem, testuję i tak dalej. Więc serdecznie Was tam zapraszam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!